Jeśli chodzi o starożytnych monarchów, Hollywood sprawił, że wierzymy, iż ci ludzie mają doskonałe ciała i niezachwianą inteligencję. Jednak gdy zagłębisz się w karty historii, odkryjesz inną prawdę. Taką, która ujawnia prawdziwe zmagania monarchów z przeszłości. Te królewskie postacie, przedstawiane jako nieskazitelne, w rzeczywistości były nękane problemami zdrowotnymi i często podejmowały decyzje zaciemnione skutkami chowu wsobnego. Od burzliwego panowania Chrystiana VII z Danii, znanego jako Szalony Król, po rządy królowej Anny Wielkiej Brytanii, której dziedzictwo zostało przyćmione przez otyłość, jest tak wiele sekretów o starożytnych monarchach, o których nie mamy pojęcia. Ale zanim wyruszymy w tą historyczną podróż, zostaw łapkę w górę oraz napisz komentarz król, a przypnę ci serduszko. Oglądaj do samego końca, ponieważ tam poznasz najbardziej szalonego króla. Królowa Maria I, szalona królowa. Królowa Maria I Portugalii, która panowała od roku 1777 do roku 1816, jest postacią historyczną, której życie i panowanie zostały głęboko dotknięte przez jej dziedzictwo genetyczne. Jej historia to opowieść o więzach rodzinnych i złożonych konsekwencjach królewskich intermałżeństw. Maria I urodziła się 17 grudnia 1734 roku w domu Bragansa, jako najstarsza córka króla Józefa I i królowej Marianny Wiktorii Hiszpańskiej. Od wczesnych lat było oczywiste, że Maria nosiła w sobie genetyczne dziedzictwo swojego królewskiego rodu. Wykazywała oznaki niestabilności psychicznej, naznaczone epizodami zamętu i niepokoju. Ta kruchość jej zdrowia psychicznego stała się definiującą cechą jej panowania. W roku 1777 Maria wstąpiła na tron Portugalii, królestwa, które już zmagało się z wyzwaniami ekspansji kolonialnej i reform politycznych. Jednak to jej zmagania z chorobą psychiczną rzuciły cień na jej panowanie. Dziedziczne problemy ze zdrowiem psychicznym, zaostrzone przez królewskie intermałżeństwa, były niewidzialnymi łańcuchami, które wiązały Marię. Jej epizody niestabilności psychicznej stawały się coraz bardziej wyraźne, pozostawiając ją niezdolną do skutecznego rządzenia. Ta podatność otworzyła drzwi dla manipulacji politycznych i walk o władzę w portugalskim dworze. Konsekwencje genetycznego dziedzictwa Marii były odczuwalne nie tylko w jej życiu osobistym, ale także w jej decyzjach politycznych. Stawiała czoła narastającej presji na rządzenie ze strony swojego syna, księcia Jana, który pełnił rolę jej regenta. Pod jego kierownictwem Portugalia przeszła znaczące reformy i modernizacje, w tym rozszerzenie handlu i edukacji. Pomimo tych postępów genetyczne, dziedzictwo Marii uniemożliwiło jej aktywny udział w rządzeniu swoim krajem, podczas gdy jej panowanie widziało Portugalię na progu transformacji i postępu. W roku 1816 panowanie Marii zakończyło się wraz z jej śmiercią, ale wpływ jej genetycznego dziedzictwa pozostał w annałach historii. Jej historia służy jako przypomnienie głębokich konsekwencji królewskich intermałżeństw, gdzie więzy pokrewieństwa, choć miały na celu zachowanie dynastii, mogły także przynieść wyzwania, które kształtowały bieg narodów. Król Karol II Hiszpanii. W czasach, gdy małżeństwa sióstr, braci i kuzynów były normą, panowanie króla Karola II Hiszpanii, znanego również jako Carlos Zaczarowany, stanowi wyraźny i tragiczny przykład niebezpieczeństw chowu wsobnego wśród rodzin królewskich. Urodzony 6 listopada 1661 roku, Karol II był produktem pokoleń małżeństw między europejskimi rodzinami królewskimi, co doprowadziło do wielu problemów zdrowotnych i kruchej dynastii. Karol był synem króla Filipa IV Hiszpanii i jego siostrzenicy Marianny Austriaczki, co czyniło go bezpośrednim potomkiem dynastii Habsburgów. To, co wyróżniało Karola spośród jego poprzedników, to alarmujący stopień chowu wsobnego w jego rodowodzie. Jego rodzice byli blisko spokrewnieni, a jego przodkowie rutynowo zawierali małżeństwa z bliskimi krewnymi z powodów politycznych i dynastycznych. W wyniku tego rozległego chowu wsobnego Karol zmagał się z wieloma fizycznymi i intelektualnymi wyzwaniami od urodzenia. Cierpiał na szereg problemów zdrowotnych, w tym wyraźną deformację szczęki,
poważnie skrzywiony kręgosłup i kilka upośledzeń poznawczych. Historycy opisują Karola jako niskiego, kulawego epileptyka, przedwcześnie postarzałego i całkowicie łysawego przed ukończeniem 35 lat. Jego wygląd fizyczny był tak uderzająco niezwykły, że stał się znany jako El Hechizado, czyli zaczarowany. Wsobne dziedzictwo Karola rzuciło cień na jego panowanie, które trwało od 1665 roku aż do jego śmierci w roku 1700. Jego panowanie było naznaczone serią kryzysów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, z którymi był nieprzygotowany sobie poradzić z powodu swoich fizycznych i umysłowych ograniczeń. Jednym z najważniejszych wyzwań był upadek niegdyś potężnego Imperium Hiszpańskiego. Hiszpania była uwikłana w liczne konflikty podczas panowania Karola II, w tym w wojnę dewolucyjną i wojnę dziewięcioletnią, które spowodowały utratę znaczących terytoriów i wpływów przez imperium. Jego niezdolność do zapewnienia silnego przywództwa pogłębiła te problemy, a upadek Hiszpanii trwał dalej. Problemy małżeńskie Karola II dodatkowo podkreśliły konsekwencje chowu wsobnego. Ożenił się dwa razy, najpierw z Marią Ludwiką Orleańską, a później z Marią Anną Neuburską, ale oba małżeństwa były bezdzietne. Poważne problemy zdrowotne Karola uniemożliwiły mu spłodzenie następcy, co wywołało obawy o przyszłość monarchii hiszpańskiej. Brak wyraźnego dziedzica doprowadził do kryzysu sukcesji po śmierci Karola II. Jego odejście oznaczało koniec hiszpańskiej linii Habsburgów i początek wojny o sukcesję hiszpańską, gdy różne europejskie mocarstwa rywalizowały o kontrolę nad tronem hiszpańskim. Tragiczna opowieść o królu Karolu z Hiszpanii służy jako ponure przypomnienie o niebezpieczeństwach intermałżeństw w rodzinach królewskich. Jego panowanie, charakteryzujące się fizycznym cierpieniem, politycznymi zawirowaniami i niepewnością dynastyczną, stanowi przestrogę w annałach historii. To przejmująca narracja, która podkreśla znaczenie różnorodności genetycznej i głęboki wpływ, jaki może ona mieć na losy narodów i władców. Tutanchamon, faraon z laską. Prawie każdy słyszał o Tutanchamonie, który żył między 1342 a 1325 rokiem przed naszą erą. Był egipskim faraonem, który stał się światową sensacją, ponieważ nikt nie ograbił jego grobowca. Skarby i klątwa otaczające jego pośmiertne szczątki poruszyły naszą wyobraźnię, ale jest w nim coś więcej. Tutanchamon, niczym postać ze starożytnej opowieści, nie był jak inni faraonowie. Nie jeździł galopująco w rydwanach, ponieważ jego nogi nie były silne i mocne. Zamiast tego polegał na lasce, by wspierać swoje kruche kroki, symbol jego ukrytej walki. Dlaczego, możesz zapytać? Odpowiedź leży w niezwykłej, lecz tragicznej historii jego rodziców. Rodzice Tutanchamona nie byli jak zwykłe pary. Byli bratem i siostrą, związanymi nie tylko miłością, ale i krwią, bliskimi niczym same piaski pustyni. Ta praktyka zawierania małżeństw w rodzinie, tak powszechna jak wody Nilu, była sposobem faraonów na utrzymanie czystości i nieprzerwanej linii królewskiej. Jednak niosła ze sobą ciężkie brzemię – ryzyko chowu wsobnego. Małżeństwo jego rodziców rzuciło długi cień na jego życie, cień, który ostatecznie objawił się w jego własnych kościach. W miarę jak rósł, stawało się jasne, że Tutanchamon nie jest jak inne dzieci. Jego lewa stopa nosiła znak martwicy, przerażające słowo oznaczające śmierć tkanki. To tak, jakby klątwa osiadła na jego kończynie, utrudniając mu chodzenie. Ten młody faraon, który posiadał całą potęgę starożytnego Egiptu, ledwie mógł się poruszać bez pomocy. Aby wspierać swoje słabe kroki, archeolodzy odkryli ponad 100 lasek w komnatach jego grobowca, świadectwo jego walki. Ale to nie tylko jego nogi dźwigały ciężar jego rodowodu. Genetyka molekularna i magia skanowania tomografii komputerowej ujawniły prawdę ukrytą w jego mumii. Jego kości były kruche, jakby piaski czasu odebrały im siłę. Jego układ odpornościowy, strażnik przeciw chorobom, był słaby, pozostawiając go podatnym. Chociaż Tutanchamon posiadał wszystkie bogactwa i splendor Egiptu, nie cieszył się władzą, którą dzierżył. Był tylko młodą duszą w starożytnym świecie. Świecie, gdzie jego genetyczne dziedzictwo, wynik miłości brata i siostry, determinowało bieg jego istnienia.
Tragicznie, w delikatnym wieku 18 lat, Tutanchamon zmarł na nieznaną infekcję spowodowaną jego wsobną genetyką. Król Jerzy III Anglii, nieprzewidywalny monarcha. Między 1760 a 1820 rokiem król Jerzy III Anglii zajmował unikalne miejsce w historii, naznaczone nie tylko jego statusem królewskim, ale także problemami zdrowotnymi. Jego historia jest przejmującym przypomnieniem, jak złożoności genetyki mogą wpłynąć na bieg losu narodu. Jerzy urodził się 4 czerwca 1738 roku w dynastii hanowerskiej, niemieckim szlacheckim domu, który wstąpił na tron brytyjski. Jego pochodzenie było nasycone królewskimi intermałżeństwami, gdzie kuzyni poślubiali kuzynów na przestrzeni wieków w europejskich dworach. Ta skomplikowana sieć rodzinnych powiązań miała zdefiniować jego życie i panowanie. Od wczesnego wieku było oczywiste, że Jerzy nosił genetyczne dziedzictwo swojego królewskiego rodu. Doświadczał momentów fizycznego i psychicznego niepokoju, a historycy od tego czasu spekulują, że epizody te były związane z zaburzeniem genetycznym, prawdopodobnie porfirią, która została zaostrzona przez chów wsobny w jego drzewie genealogicznym. Gdy wstąpił na tron w 1760 roku, Jerzy stanął przed wyzwaniami rządzenia rozległym i rosnącym Imperium Brytyjskim. Jednak to jego nawracające napady szaleństwa, naznaczone zamętem i nieprzewidywalnym zachowaniem, okresowo przyćmiewały jego rządy i prowadziły do napiętych relacji z poddanymi. Mimo tych wyzwań, panowanie Jerzego nie było pozbawione znaczących wydarzeń historycznych. Zmierzył się z rewolucją amerykańską, która ostatecznie doprowadziła do utraty 13 kolonii, znaczącego rozdziału w historii brytyjskiej. Jego determinacja, by odzyskać utracone terytoria i podtrzymać władzę królewską w obliczu rosnącego niepokoju, definiowała jego panowanie. Prywatne życie Jerzego również było głęboko wpływane przez jego wsobną naturę. Poślubił Charlottę z Mecklenburgii-Strelitz, związek zaaranżowany z powodów politycznych, ale ostatecznie prowadzący do 15 dzieci. Jego oddanie rodzinie, mimo napięć związanych z jego zdrowiem psychicznym, zjednywało mu poddanych i przyczyniło się do popularnego wizerunku kochającego ojca rodziny. Późniejsze lata panowania Jerzego były naznaczone narastającą niestabilnością psychiczną i ślepotą. Wycofał się z życia publicznego, a książę regent, jego syn, przejął obowiązki rządzenia. W 1820 roku Jerzy zmarł. Dziś historia króla Jerzego służy jako żywy przykład skomplikowanej sieci genetyki, władzy i historii, która definiowała europejskie rodziny królewskie. Jego panowanie, naznaczone momentami genialności i epizodami szaleństwa, jest świadectwem trwałego wpływu chowu wsobnego w rodzinach królewskich. W wielkiej tkaninie historii jego dziedzictwo jest przejmującym przypomnieniem, że nawet najpotężniejsi monarchowie nie są zwolnieni ze skomplikowanych zależności genetycznych, które kształtują ich przeznaczenia. Ale to nic w porównaniu z tym, co zobaczysz zaraz. Król Alfons XII Hiszpanii. Na kartach historii Hiszpanii jest król imieniem Alfons XII, a jego panowanie zostało dotknięte niezwykłym zwrotem – genetycznym dziedzictwem ukrytym w jego królewskiej linii krwi. To opowieść, która przenosi nas w wielkość hiszpańskiej monarchii, gdzie sekrety leżą pod powierzchnią. Alfons urodził się w 1857 roku jako książę przeznaczony do rządzenia narodem o bogatej przeszłości. Jego rodzice byli bliskimi krewnymi. Powszechna praktyka wśród rodzin królewskich w tamtych czasach. Ta bliskość rodzinna, choć miała na celu zachowanie linii królewskiej, niosła ze sobą ukrytą konsekwencję – ryzyko chowu wsobnego. Jako młody król, Alfons stawił czoła ciężarowi oczekiwań i cieniom swojego genetycznego dziedzictwa. Jego przodkowie praktykowali te bliskie małżeństwa przez pokolenia, a wpływ zaczął ujawniać się w jego własnym życiu. Jedną z najbardziej zauważalnych konsekwencji było jego zdrowie. Alfons zmagał się z różnymi chorobami przez całe życie, często pozostawiając go w osłabionym stanie. Ta kruchość, wynik jego genetycznego składu, utrudniała mu skuteczne rządzenie. Ale opowieść przybiera obrót poza zdrowiem. Panowanie Alfonsa było naznaczone złożonością hiszpańskiej polityki. Wstąpił na tron w czasie politycznych zawirowań i podziałów. Jego wyzwaniem było przynieść stabilność swojemu narodowi,
ale jego genetyczne dziedzictwo dodawało komplikacji. Małżeństwo było kolejnym obszarem, gdzie jego genetyczne dziedzictwo odegrało rolę. Poślubił swoją kuzynkę, Marię Krystynę Habsburg, kontynuując tradycję królewskich intermałżeństw. Ten wybór, choć miał na celu wzmocnienie sojuszy, wzbudził obawy w niektórych kręgach. Pomimo tych wyzwań, Alfons XII pracował pilnie, aby zjednoczyć swój kraj. Dążył do pojednania frakcji politycznych, odbudowy gospodarki i wprowadzenia niezbędnych reform. Jego poświęcenie i wysiłki zaczęły przynosić mu szacunek i podziw jego ludu. Jednak, jak historia często przypomina, opowieść przybrała nieoczekiwany obrót. Życie Alfonsa zostało przerwane w młodym wieku, pozostawiając jego dziedzictwo niedokończone. Zmarł w 1885 roku, pozostawiając Hiszpanię pogrążoną w żałobie i jego młodego syna, Alfonsa XIII, aby odziedziczył tron. Chrystian VII z Danii, szalony król. Teraz czas na fascynującą opowieść o młodym królu imieniem Chrystian VII, który rządził Danią. Był to szczególny król, ale nie w dobry sposób. Widzicie, jego drzewo genealogiczne było jak układanka z wieloma elementami, które do siebie pasowały, ale były zbyt blisko, jak kuzyni, którzy poślubiali siebie nawzajem. Chrystian urodził się z pewnymi problemami z powodu tej rodzinnej układanki. Miał trudności ze zdrowiem i myśleniem. Jego dzieciństwo nie było zbyt szczęśliwe, ponieważ dorośli wokół niego pragnęli władzy, więc nie dbali o niego właściwie. Gdy Chrystian VII został królem, sprawy stały się jeszcze bardziej interesujące. Czasami zachowywał się jak zwykły król, ale innym razem zachowywał się dziwnie. Ludzie nawet nazywali go szalonym królem. Ożenił się z damą imieniem Karolina Matylda, ale nie było to szczęśliwe małżeństwo. Było tak, jakby oboje utknęli w trudnej sytuacji. Najbardziej ekscytującą częścią życia Chrystiana była jego przyjaźń z lekarzem Johannem Friedrichem Struensee. Wprowadzili oni w Danii pewne duże zmiany, takie jak umożliwienie ludziom pisania, co chcieli w gazetach i większa akceptacja różnych religii. Ale właśnie gdy wydawało się, że sprawy idą ku lepszemu, dziwne zachowanie Chrystiana powróciło. Niektórzy wpływowi ludzie nie podobali się temu, co on i Struensee robili, więc ponownie przejęli kontrolę, a zmiany, które wprowadzili, zostały cofnięte. Pod koniec panowania Chrystiana nie miał on zbyt wiele do powiedzenia. Żył z dala od publicznego oka, a jego historia stała się smutna. Życie Chrystiana przypomina nam, że rodzinne powiązania mogą mieć wielki wpływ. Jego historia jest jak układanka z jasnymi i ciemnymi momentami, gdzie jego historia rodzinna miała duże znaczenie w tym, jak jego życie się potoczyło. Królowa Anna Wielkiej Brytanii. Królowa Anna Wielkiej Brytanii, która panowała od roku 1702 do roku 1714, jest postacią historyczną, której historia spleciona jest z konsekwencjami chowu wsobnego, praktyki powszechnej wśród europejskiej arystokracji w jej czasach. Jej życie było mieszanką triumfów i trudności, a genetyczne dziedzictwo jej przodków rzucało bezprecedensowy cień na jej panowanie. Anna urodziła się 6 lutego 1665 roku w dynastii Stuartów, rodzinie o głębokich powiązaniach z królewskimi domami Europy. Te związki często prowadziły do małżeństw między bliskimi krewnymi, co odegrało znaczącą rolę w życiu Anny. Rodzicami Anny byli Jakub II Anglii i Anna Hyde, a byli kuzynami. Ta bliskość rodzin jest przykładem chowu wsobnego, który był powszechny wśród rodzin królewskich w tym okresie. W wyniku tej praktyki Anna niosła genetyczne czynniki, które później wpłynęły na jej zdrowie i życie. Jedną z najbardziej znaczących konsekwencji wsobnej natury genetycznej Anny były jej liczne problemy zdrowotne. Zmagała się z takimi kwestiami jak ciężka otyłość, dna moczanowa i trudności z ciążą. Uważa się, że te problemy zdrowotne były wpływane przez jej genetykę, gdyż bliskie więzy rodzinne jej rodziców zwiększyły ryzyko dziedzicznych problemów zdrowotnych. Życie Anny przybrało dramatyczny obrót, gdy wstąpiła na tron w roku 1702, stając się królową Anglii, Szkocji i Irlandii po śmierci króla Wilhelma III. Jej panowanie naznaczone było ważnymi wydarzeniami, w tym wojną o sukcesję hiszpańską i aktami unii, które zjednoczyły Anglię i Szkocję w Wielką Brytanię.
pomimo tych osiągnięć, życie osobiste Anny było pełne tragedii. Doświadczyła licznych ciąż, ale większość zakończyła się poronieniami lub śmiercią niemowląt. Jej jedyny ocalały syn, Wilhelm, książę Gloucester, zmarł w wieku 11 lat, pozostawiając Annę bez bezpośredniego następcy. Ta niepewność dynastyczna doprowadziła później do kryzysu sukcesji, znanego jako wojna o sukcesję hiszpańską. Panowanie Anny było również znane z jej bliskiej przyjaźni z Sarah Churchill, księżną Marlborough. Ich relacja była znacząca zarówno politycznie, jak i osobiście, ale ostatecznie się pogorszyła, prowadząc do dramatycznego rozstania w późniejszych latach jej panowania. Zdrowie Anny dalej się pogarszało i stawała się coraz bardziej odizolowana. Zmarła 1 sierpnia 1714 roku, co oznaczało koniec dynastii Stuartów i początek ery hanowerskiej w historii Wielkiej Brytanii. Życie królowej Anny to opowieść o monarchini, której panowanie było wpływane przez wyzwania genetyczne, z jakimi się zmagała z powodu chowu wsobnego wśród europejskiej arystokracji. Jej zmagania ze zdrowiem oraz złożoność jej życia osobistego i politycznego były głęboko splecione z genetycznym dziedzictwem jej przodków. W tkaninie historii jest przejmującym przypomnieniem wpływu królewskich małżeństw na losy monarchów i narodów. Oglądaj dalej, żeby poznać kolejną ciekawą historię. Juliusz Cezar August Germanik. Kaligula, którego pełne imię brzmiało Gajusz Juliusz Cezar August Germanik, był cesarzem rzymskim, który panował od 37 roku naszej ery do 41 roku naszej ery. Jego rządy często są pamiętane z powodu okrucieństwa, ekstrawagancji i dziwacznego zachowania, co czyni go jednym z najbardziej niesławnych cesarzy w historii Rzymu. Wczesne życie Kaliguli wydawało się niepozorne. Urodził się w 12 roku naszej ery jako syn Germanika, popularnego rzymskiego generała i Agrypiny Starszej, wnuczki cesarza Augusta. Jednak jego dzieciństwo zostało naznaczone politycznymi zawirowaniami, w tym śmiercią jego ojca i braci. Wychowywał się w wojsku, zyskując przydomek Kaligula, co oznacza mały but, ponieważ często nosił mały żołnierski mundur. Gdy Kaligula został cesarzem w wieku 24 lat, początkowo istniały nadzieje na obiecujące panowanie. Jednak jego zachowanie szybko przybrało mroczny obrót. Wykazywał oznaki skrajnej ekstrawagancji i lekkomyślności, wydając ogromne sumy pieniędzy na wystawne przyjęcia i ekstrawaganckie budowle, a nawet ogłaszając się Bogiem. Jednym z najbardziej niesławnych aspektów rządów Kaliguli było jego okrucieństwo. Był znany z arbitralnych aktów przemocy i brutalności, które obejmowały rozkazy egzekucji prominentnych obywateli bez powodu lub za drobne przewinienia. Miał również skłonność do upokarzania senatu i rzymskiej elity. Ekscentryczne zachowanie Kaliguli rozciągało się także na jego życie osobiste. Angażował się w kazirodcze związki, w tym poślubienie własnej siostry, i wykazywał niestabilne zachowania. Niektóre relacje sugerują nawet, że mianował swojego ulubionego konia konsulem, wysokim urzędnikiem politycznym w Rzymie. Jego działania doprowadziły do narastającego niezadowolenia wśród rzymskiego ludu i senatu. Powstał spisek przeciwko niemu i w 41 roku naszej ery Kaligula został zamordowany przez grupę niezadowolonych senatorów i członków jego straży. Jego śmierć oznaczała koniec jego burzliwych rządów. Krótkie, ale niesławne rządy Kaliguli służą jako przestroga przed niekontrolowaną władzą i niebezpieczeństwami absolutnego autorytetu. Wielu ludzi próbowało wyjaśnić, dlaczego Kaligula zachowywał się tak dziwnie, a jednym z dokumentów, który był tego bliski, była praca jednego z jego biografów, Swetoniusza. Udokumentował on, że Kaligula cierpiał na problemy psychiczne, które manifestowały się przez całe jego życie. Jego ekscentryczne zachowanie, okrucieństwo i ekstrawagancja pozostawiły trwały ślad w annałach historii Rzymu, czyniąc go postacią, której imię jest synonimem tyranii i nadmiaru. Zdjęcie dnia. Wśród tych sześciu królewskich postaci jeden mężczyzna wyróżnia się niezwykłym wyglądem. Choć zdecydowanie ludzki, obraz tego mężczyzny niesie ze sobą enigmatyczny ciężar. Odbicie wsobnej genetyki w rodzinie królewskiej. Jego spojrzenie ma daleki, nawiedzający charakter, jakby było świadkiem tajemnic pokoleń związanych wspólną krwią. Jego oblicze, naznaczone liniami rodowodu, opowiada głęboką historię. Ten człowiek nie jest stworzeniem dzikiej natury,
ale raczej świadectwem praktyki królewskich intermałżeństw. Jego uderzający kontrast z innymi królewskimi postaciami skłania nas do zastanowienia się nad konsekwencjami chowu wsobnego w rodzinach szlacheckich, gdzie krewni żenili się z krewnymi dla władzy. Patrząc na ten obraz, nie spieszmy się z osądem, ale raczej zaangażujmy się w przemyślaną dyskusję. Zastanówmy się nad lekcjami historii i wyborami dokonanymi przez tych, którzy dzierżyli władzę. Również zapraszamy Cię do przyłączenia się do tej rozmowy. Podziel się swoimi myślami i spostrzeżeniami na temat głębokich implikacji królewskich rodzin żeniących się między sobą. Zostaw swoje przemyślenia w sekcji komentarzy poniżej. Król Fryderyk Wilhelm II Prus. W królewskich dworach Prus żył kiedyś król, którego życie zostało dotknięte niezwykłą praktyką intermałżeństw w obrębie własnej rodziny. Tym królem był Fryderyk Wilhelm II, a jego panowanie było naznaczone genetycznym dziedzictwem, które miało dalekosiężne konsekwencje. Fryderyk Wilhelm II urodził się w 1744 roku w domu Hohenzollernów, szlacheckiej dynastii z długą historią rządzenia Prusami. Jako młody książę miał odziedziczyć tron, ale nie wiedział, że historia intermałżeństw w jego rodzinie ukształtuje jego życie w nieoczekiwany sposób. Co się stało? Drzewo genealogiczne Fryderyka było siecią intermałżeństw. Jego rodzice byli pierwszymi kuzynami, a ten wzorzec rozciągał się na jego dziadków i dalej. Te więzi rodzinne, choć miały na celu wzmocnienie dynastii, zasiewały ziarna genetycznych konsekwencji. Jednym z najbardziej zauważalnych skutków tego chowu wsobnego były deformacje genetyczne, które dotknęły Fryderyka. Przez całe życie zmagał się z różnymi problemami zdrowotnymi, z których niektóre przypisywano genetycznemu dziedzictwu jego rodziny. Miał skrzywiony kręgosłup, schorzenie znane jako skolioza, które wpływało na jego postawę i mobilność. Pomimo tych fizycznych wyzwań, Fryderyk Wilhelm II wstąpił na tron w 1786 roku. Jego panowanie było naznaczone mieszanką osobistych zmagań i politycznych ambicji. Stawił czoła zniechęcającemu zadaniu prowadzenia Prus przez burzliwe czasy w historii Europy, w tym w następstwie rewolucji francuskiej. Jednak wśród tych wyzwań Fryderyk dokonał znaczących wkładów w Prusy. Promował tolerancję religijną, wspierał sztukę i nadzorował reformy w edukacji i rolnictwie. Jego panowanie zobaczyło także budowę znaczących zabytków architektonicznych, takich jak Brama Brandenburska w Berlinie. Poza jego rzadką genetyką, Fryderyk stawił czoła krytyce za swoje życie osobiste, które było naznaczone licznymi romansami pozamałżeńskimi i brakiem dyscypliny finansowej. Te działania doprowadziły do napiętych relacji z jego żoną, królową Fryderyką, i niezadowolenia wśród jego poddanych. Zostaw łapkę w górę, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, ponieważ zaraz przejdziemy do kolejnej ciekawej historii. Henryk VI, niesforny król. W przeciwieństwie do innych monarchów, których rodziny zawierały małżeństwa między krewnymi, Henryk VI, syn Henryka V i Katarzyny de Valois, miał zupełnie inny przypadek. Podczas gdy Henryk V był królewskiej krwi, Katarzyna de Valois nie pochodziła z rodziny królewskiej. Jednak rodzina Katarzyny miała długą historię małżeństw między bliskimi krewnymi i to matczyne dziedzictwo wkrótce wpłynęło na Henryka VI. Od samego początku Henryk VI stawiał czoła wyzwaniom wynikającym z jego wsobnej natury. Jego fizyczne zdrowie budziło niepokój, naznaczone kruchością i podatnością na choroby. Jednak to jego stan psychiczny miał zdefiniować jego panowanie. Wykazywał epizody niestabilności psychicznej, które wielu historyków przypisuje genetycznym konsekwencjom chowu wsobnego. Jego choroba, zgodna z diagnozą schizofrenii, pozbawiła Henryka osobowości, korony, żony, jedynego syna i życia. Problemy zdrowotne Henryka dodatkowo doprowadziły do wojen domowych, historycznie znanych jako Wojny Róż. Była to walka o angielską koronę między domem Lancasterów, reprezentowanym przez Henryka, a domem Yorków. Polityczne zamieszanie, które nastąpiło, doprowadziło do rozdarcia Anglii. Trudności, z jakimi mierzył się Henryk VI jako monarcha z wsobną genetyką, były dodatkowo potęgowane przez jego osobowość. Często opisywano go jako łagodną i pobożną duszę, nieprzystosowaną do bezwzględnej polityki swoich czasów. W wieku 31 lat Henryk doświadczył najgorszych momentów swojego życia. Nagle
stał się niemy i nie reagował. Później był apatyczny, z pogorszeniem zdolności, motywacji, zainteresowań i dbałości o siebie, a także halucynacjami i urojeniami religijnymi. To eskalowało do wewnętrznych konfliktów i zewnętrznych zagrożeń dla korony. Jednym z najważniejszych wyzwań panowania Henryka była jego relacja z Francją. Jego matczyne powiązania z dynastią Walezjuszów początkowo dały mu roszczenie do tronu francuskiego, prowadząc do wojny stuletniej. Jednak jego bezczynność i niezdecydowanie w tym konflikcie osłabiły pozycję Anglii i zasiały ziarna niezgody w jego królestwie. W miarę postępu panowania Henryka wojny, róż nasiliły się, a rywalizujące frakcje walczyły o kontrolę. Jego okresy niestabilności psychicznej pozostawiły próżnię władzy, którą ambitni szlachcice starali się wykorzystać. Konflikt osiągnął szczyt w jego obaleniu w roku 1461, co skutecznie zakończyło jego pierwsze panowanie. Chociaż krótko odzyskał tron w roku 1470, jego drugie panowanie było naznaczone niestabilnością i ostatecznym pojmaniem. Henryk VI zmarł w tajemniczych okolicznościach w Tower of London w roku 1471, co oznaczało koniec jego burzliwego życia.